Póki co nie zamknęliśmy ksiąg rachunkowych. Bilans będzie oceniony dopiero gdzieś w granicach marca. Stąd też nasze takie dopiero pierwsze przymiarki co do wyniku zeszłego roku. Wygląda, że szpital zbilansuje się po raz pierwszy od dłuższego okresu. Wygląda, że będzie to plus, natomiast granic tego plusa no, w tej chwili ciężko jest określić. Aczkolwiek bardzo czekamy na te pieniądze, ponieważ pieniądze bardzo nam się przydadzą. Co najmniej w dwóch zakresach. Jeden zakres to część personelu od dłuższego czasu nie miała podnoszonych wynagrodzeń. Chciałbym, aby te pieniądze, które zgromadziliśmy w tamtym roku, przecież wypracowane przez ten personel, były przeznaczone właśnie na podwyżki dla personelu, który nie miał tych podwyżek od wielu lat. A druga sprawa, sprzęt medyczny, który pracuje przecież 24 godziny na dobę. W części jest naprawdę już w bardzo złym stanie i część tego sprzętu jest naprawdę już pełnoletnia nawet. Stąd też konieczność wymiany drugiego sprzętu. Myślę, że w granicach 500 000 niestety w tym roku będzie kosztował nas zakup części nowego sprzętu medycznego. A jak kształtują się wpływy, czy też planowane wpływy za nadwykonania różnych zabiegów w szpitalu? Czekamy w tej chwili na zapłatę za nadwykonania za rok ubiegły części, ponieważ część została już sfinansowana z rezerwy, która została uruchomiona w ministerstwie. Zapłacono nam całość nadwykonań ratujących życie na OIOM-ie. 2 miliony wpłynęły nam w miesiącu grudniu, stąd to nasze dobre samopoczucie, jeżeli chodzi o wynik tamtego roku. Czekamy jeszcze, ile pieniędzy fundusz będzie miał własnych środków na zapłatę reszty nadwykonań. Słyszymy głosy, że będzie fundusz jeszcze płacił, czyli kolejne pieniądze wpłyną nam już w tym roku, ale za rok poprzedni, poprawiając wynik tamtego roku. Jaki mniej więcej będzie taki bilans pod względem liczb, jeśli chodzi o zeszły rok? Tak rzutując tak bardzo na razie ostrożnie, bo Pan mówi, że będzie się bilansowało, ale rozumiem, że będzie tak na zero, czy na lekkim właśnie tym plusie, który właśnie będzie przeznaczony na inwestycje, czyli sprzęt plus wynagrodzenia, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Tak. Co do samych liczb, no, ciężko jest wyrokować, ponieważ dużo zmiennych wpływa na wynik tamtego roku, które okazują się dopiero po zamknięciu ksiąg, mówimy tu o różnych rezerwach, które wpływają na ten wynik. Ostrożnie szacując, myślę, że będzie to kilkaset tysięcy na plusie. Ile? Dowiemy się tak naprawdę dopiero za 3 miesiące. Moja Oleśnica.pl